Szymon, dzisiaj chyba stałeś się takim pełnoprawnym zawodnikiem już pierwszego zespołu Kołiorza. Znaczy pełnoprawnym, może po bramce i dlatego może tak mówicie, ale nie, na pewno atmosfera jest w drużynie bardzo dobra. Zagraliśmy podobny mecz jak w Lubinie, można powiedzieć. Druga połowa praktycznie się broniliśmy, tylko graliśmy z kontrataku. Wiedzieliśmy, jak Wisła gra, czuliśmy, że będzie grała krótką piłką. My chcieliśmy zawężyć to wszystko i zagraliśmy z kontra. Czy czuję pełnoprawny? No już praktycznie od początku się tak. No, może nie aż od takiego początku, ale z czasem po prostu już to coraz lepiej się czuje w tym zespole. Ale piłka trochę przewrotna, bo dzisiaj ta pierwsza połowa nie była specjalnie udana w swoim wykonaniu. Trochę strat, też żółta kartka, no ale bramka, zwieńczyłeś tę pierwszą część w najlepszy sposób, jaki można. No tak, nie ukryłem, że kilka było strat, nieraz były jakieś tam podania, dużo wychodziłem na przykład czasami pod grę, nie dostawałem tej piłek, też były jakieś inne rozwiązania, trzeba to szanować, bo oczywiście sytuacje na boisku są różne i cieszmy się, że wygraliśmy to spotkanie. Karol, ty możesz mówić o dużym szczęściu, większym szczęściu niż Tomek Kędziora przed tygodnia, bo ty debiutowałeś w Ekstraklasie dzisiaj w meczu wygranym. No bardzo na pewno cieszy wygrana, na pewno też cieszy mój debiut, bo z Wisłą Kraków, a to jest wielki zespół dla mnie, moim zdaniem, i na pewno cieszy to zwycięstwo. Na tak trudnym stadionie, na tak trudnym terenie, jak sam mówisz, ciężko się grało? Znaczy, na pewno, jak z każdym przeciwnikiem, trzeba podejść do każdego z szacunkiem. No i myślę, że najgorzej nie było. Kilka razy też poznałeś ten smak już tej ekstraklasowej piłki, też z tej gorszej strony, bo tam dość ostro, bezpardonowo potraktowany byłeś przez rywali. No to jest normalne w piłce, to nie są szachy, trzeba walczyć o każdy centymetr boiska. Spodziewałeś się, jadąc tutaj do Krakowa, że to będzie właśnie ten dzień twojego debiutu? Znaczy, no jeśli bierzemy trend do 18, to zawsze ma się tą nadzieję, że można wyjść w każdej minucie na boisko. Jak chodziłeś? No, miałeś dość dużo czasu, bo około pół godziny gry. Były nogi z waty, czy raczej taki byłeś pewny tego swoich umiejętności i tego, że w tym meczu uda się dowieść to prowadzenie do końca? Znaczy na pewno wierzyłem w cały zespół, że doprowadzimy to zwycięstwo. No i czy nogi z waty były? Nogi no na pewno trochę przy wejściu, trochę drżały, jak to zawsze u mnie bywa, trochę zestresowany byłem. Na pewno mnie duża zadyszka chwyciła, tak w połowie, tak w 70 minucie, no ale jestem zadowolony. Przegrywamy, ale trzeba spojrzeć dosyć obiektywnie na to spotkanie. Myślę, mieliśmy kontrolę przez pełne 90 minut. Tak praktycznie nie stworzył żadnej sytuacji oprócz naszego błędu. Nasz prezent w 100% wykorzystany. Po naszym stałym fragmencie gry utrzymujemy kontratak i bramkę. Także szkoda. W drugiej połowie sporo sytuacji, znowu troszeczkę nieskuteczności. Także i znowu schodzimy pokonani. To najbardziej boli. Ta druga połowa to z waszej strony chyba też sporo rozczarowanie. Wy musicie być rozczarowani, bo rzeczywiście ostatnie pół godziny to była wasza duża dominacja. Duża dominacja, tym bardziej szkoda. Naprawdę wiele fajnych okazji. Sam miałem ze dwie. A to się rzadko zdarza w moim przypadku, także to o czym świadczy. Naprawdę graliśmy w drugiej połowie ofensywnie, tych sytuacji było sporo, zabrakło tej kropki na D. Proszę, jak wyglądała ta sytuacja, kiedy trafiłeś poprzeczkę z twojej perspektywy, bo tam było spore zamieszanie wcześniej? No piłka była 2-3 metry od bramki, także trudno nawet było w nią nie trafić. Bramkarz instynktownie zbił piłkę na poprzeczkę i ta wyszła na rzut rożny, także ciężko powiedzieć, jak to Jasmin wybronił.